Maciej Dobrowolski, dzień dobry, w samo południe. Dzisiaj znowu będę stał po stronie płci przeciwnej do mnie, czyli tej piękniejszej. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry, witam ślicznie radiosłuchaczy Radia Yard. Pozdrawiam pięknie. Dzień dobry, pani Macieju. Dzień dobry, Bogumiła Olbryś, wiceprzewodnicząca Podlaskiej Rady Kobiet działającej przy Marszałku, a także dyrektor Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących w Łomży. Pani dyrektor, pani przewodnicząca, o ile jest to bardzo dobrze widziane i spotykane, że dyrektorem szkoły jest kobieta, pedagogiem jest kobieta, to nie dziwię się, sam jestem dziecko nauczycielskie, o tyle kobiety w polityce, bo dzisiaj chciałbym nasze spotkanie, drugie już z kolei, dotyczące sukcesu kobiet, tego, co kobiety mogą osiągnąć, o tyle kobiety w polityce, mimo wszelkiego rodzaju akcji, mimo czasem trochę rozdmuchanych na siłę udawań słów typu ministra i tak dalej, to jednak te kobiety, nawet w obecnym rządzie, to jednak mniejszość. Niestety tak, mniejszości. Bardzo się cieszę, że są tak zwane parytety, w których kobiety, charyzmatyczne kobiety, które uważają, że warto coś wnieść dla swojego środowiska dzięki swoim cechom charakteru, dzięki temu, że coś się w środowisku zrobiło dla jakiejś grupy, czy zawodowej, czy grupy społecznej, warto chyba startować, warto podjąć to ogromne wyzwanie, bo uważam, że to jest bardzo trudna praca. Praca, która 24 na dobę jest poddana jakiejś opinii publicznej i na tą opinię publiczną musimy sobie zapracować, czy ona będzie pozytywna, czy jednak będzie jakaś tam inna. Kiedy rozpoczynała pani swoją drogę zawodową, nauczycielską, potem dyrektorską drogę zawodową, ten świat wyglądał trochę inaczej. Kobiety, ten podział był bardzo wyraźny między kobietami a mężczyznami, a zaczynał się on już w domu i to od lat dziecięcych. W domu jednak to kobieta przychodziła i sprzątała, i gotowała. Rzadko który mężczyzna uważany był wtedy skarbem, jeżeli to on wyręczał żonę. Jak wygląda w tej chwili, kiedy patrzy pani na rodziny swoich przyjaciół, swoich dawnych wychowanków? Jak to w tej chwili wygląda? Nie tylko w Łomży. Pani oczami. Ma pan rację. W wielu rodzinach jest tak, że to mężczyzna jest tą głową, ale moja świętej pamięci cudowna babcia kiedyś powiedziała, pamiętaj, Boguniu, mężczyzna zawsze ma być głową, a ty bądź tylko skromną szyją. A wiemy, co robi szyja z głową. Kręci jak się tą głową, jak się szyi podoba. I oczywiście, tak zupełnie na poważnie, panie redaktorze, tak, wydaje mi się, że gdy byłam małym dzieciakiem, rzeczywiście ten podział byłby dość znaczny. Nawet jak były charyzmatyczne mamy, kobiety, małżonki, to niestety było to tak tłumione. Pamiętam bardzo mocno, to już edukacja, nasza przepiękna postać, noblistka, pani Maria Curie-Skłodowska. No niestety, w którymś momencie nie dostała Nobla, ale to bardzo dawne czasy, tylko i mąż Piotr, prawda? No później tak, bo bardzo, bardzo ciężko musiała na to wszystko pracować. Mam wrażenie, że właśnie kobiety muszą chyba więcej tej charyzmy, chyba więcej zaangażowania i tej twórczej takiej inicjatywy wrzucić w swoje CV zawodowe, czy w swój taki personality, rozwój osobisty, żeby być w środowisku zauważoną i na tej niwie takiej skutecznego działania. Ale wrócę jeszcze do struktury, jeśli pan pozwoli, wrócę do tego słowa rodzina. Panie Macieju drogi, nie wiem jak pan, ale czas biegnie szybko. Ostatnio taką sentencję o czasie czytałam, że czas jest bezwzględny i nie do powtórzenia. I to chyba święte słowa. Struktura rodziny obecnie w wielu rodzinach, to co zauważam, wśród moich znajomych nawet, że jest równowaga. Że i mężczyzna zrobi zakupy, i mężczyzna podkurza. Jeszcze są takie, takie slogany pod tytułem, że dobrze, ja ci sprzątnę, pomogę, tylko nie chwal się przyjaciółkom. Jeszcze to jest. Ale już w zakamarkach, gdy jest to takie partnerstwo, gdy to uczucie między kobietą a mężczyzną w małżeństwie jest takie naturalne, takie właśnie pełne. No to jest właśnie to partnerstwo, ale jeszcze czasami się zdarza, tylko się nie chwal przyjaciółkom. I to jest z jednej strony śmieszne, ale z drugiej jest to nadzieja, że już jest naprawdę ogromny postęp, tak? I spytał pan, właśnie wrócę do polityki na moment. Moje oczywiście obserwacje, moje rozważania, bo należy to tak traktować.
to wydaje mi się, że ważne, żeby była też równowaga między panami a paniami z prostej przyczyny. My oscylujemy wokół innych troszeczkę spraw. Panowie są bardzo techniczni, my jesteśmy, większość kobiet jest bardzo humanistyczna. I te, tak jak kobieta i mężczyzna się wspaniale uzupełniają w naturze, tak tu w działaniu też te wszystkie sprawy można by pięknie połączyć, tak? To moje obserwacje, takie obiektywno-subiektywne. Kilka tygodni temu o tym mówiliśmy podczas naszego pierwszego spotkania, a skupiliśmy się wtedy na Podlaskiej Radzie Kobiet, której pani współprzewodniczy, którą powołał jakiś czas temu marszałek Kosicki. Tak. I tak mówiliśmy sobie, co te kobiety mogą robić, bo o tych różnego rodzaju radach kobiet, stowarzyszeniach, związkach słyszymy od lat. Sami konwenty i tak dalej, i tak dalej. Różnie to jest z przełożeniem tego na real, jak to się teraz mówi. Tak. Przypomnijmy tym z Państwa, którzy słuchali, a tym, którzy nie słuchali, w jaki sposób Podlaska Rada Kobiet, której przypomnę, mój dzisiejszy gość Bogumiła Olbryś jest wiceprzewodniczącą, w jaki sposób ona realnie wpływa na te nasze podlaskie kobiety? Panie mogą zgłaszać przeróżne projekty, przeróżne swoje właśnie inicjatywy, pomysły do nas, do kobiet, które mamy swoje już cele, mamy swój plan działania. Ja na ostatnim spotkaniu z panem Maciejem i z radiosłuchaczami rozmawialiśmy na temat bardzo ważny dotyczący zdrowia naszych pociech 12-13-latków i chłopców i dziewcząt, szczepienia, za darmo szczepienia, drodzy słuchacze, na temat... To te choroby, HPV, to jest bardzo niebezpieczna rzecz. 12-13-latkowie, póki są dziećmi, nie zdają sobie z tego sprawy. Kiedy dorosną, pewne wirusy przenoszone są drogą płciową. Tak. One generują jakieś nowotworowe sytuacje. Tak, raka. Tak, pani Macieju. W Szwecji tego już nie ma. Lekcję pan odrobił świetnie. Ale rzeczywiście, że tak. Ta mucha w studio mnie troszeczkę przeszkadza. Taka pogoda, ale jest taka piosenka Lato z komarami, to jest jeszcze lato z muchami. Z muchami pewnie też. Za parę miesięcy, pani przewodnicząca, będziemy tęsknić do tych much latających. Tak, mam nadzieję, że zima będzie łagodna, tak jak w tym roku i nie będzie żadnych sytuacji związanych z energetyką. A ja tutaj... Bo cieszę się, że nie było. A ja przypomnę, a może nie, no przypomnieć to nie, bo jeszcze tego nie powiedziałam. Ja mam pewien cel, dlaczego panią zaprosiłem do studia, ponieważ mamy kampanię wyborczą. O wielu rzeczach, w związku z tym jest ona bardzo mocno obwarowana różnego rodzaju przepisami, czy nam wolno, czy nam nie wolno. Zaprosiłem panią, mimo tego, że nie do końca mi prawo na to pozwala, ale będziemy trzymać się litery prawa. Zaprosiłem dlatego, że pani kandyduje. Odważyła się pani kandydować do Sejmu. A dlaczego się pani w moich oczach odważyła? Kandyduje pani z listy Prawa i Sprawiedliwości. Jest pani pierwszą kobietą na tej liście od góry, to jest czwórka. Tak? Więcej nie wolno nam powiedzieć, nie przekraczając ustawy. Absolutnie. Ale ja chcę zadać pani takie męsko-babskie pytanie. PiS nie jest kojarzone z partią, która popiera kobiety, bo być może to stereotyp, być może nieprawda. Ale PiS jest jednak partią konserwatywną, a w konserwatywnym porządku świata kobieta jest jednak pewną przybudówką do mężczyzny. To skoro tak słuchacze uważają i skoro tak wyborcy myślą, to właśnie może czas to zmienić. Drogi wyborcy, macie swoje demokratyczne prawa i naprawdę można to zmienić. To po pierwsze. Ja tak tego nie odczuwam i właśnie dlatego też kandyduję, że jestem równopartnerem w stosunku do moich kolegów płci męskiej. Ale czy oni tak panią traktują? Tak. Nie czuję, że jestem w jakiś sposób, no, pomijana, czy niedoinformowana w niektórych sprawach, a bo to kobieta, to tam niech może mniej coś wie i tak dalej. Nie. Zresztą w naszych genotypach damskich też jest taka chęć poznawania wielu rzeczy i my sobie też świetnie radzimy z przeróżnymi sytuacjami technicznymi, organizacyjnymi, logistycznymi. Jest to takie dla kobiet, no... Taka dominanta. Także ja tak nie odczuwam, ale jeśli środowisko tak uważa, to właśnie można by to zmienić, tak? Głosując właśnie na kobiety. Ale to proszę zdradzić na tyle, na ile pani może zdradzić, czy w ogóle pani może zdradzić, czy to pani wpadła na ten pomysł, czy to ktoś inny z zewnątrz panią, użyję brzydkiego słowa, wepchnął. Wpychać mnie nikt nie wpychał, bo nie lubię. Kobieto, startuj, wygrasz, albo ja będę startować, bo wygram.
Nie lubię tego określenia, panie redaktorze. Panie redaktorze, miałam chwilę na zastanowienie i właśnie to mężczyźni zauważyli we mnie te cechy, że tak powiem, charakterologiczne i przede wszystkim skuteczność działania, bo znów, no, rzucę to słówko, bardzo ładnie zarządzana, taka szkoła, ogromna szkoła, bardzo dobrze zarządzana, infrastrukturalnie wyciągnięta z totalnych nizin, ale i czy przede wszystkim jakość pracy szkoły, 10 lat w samorządzie miejskim, więc doświadczenie jest i zostało to zauważone. I zaproszona właśnie przez mężczyzn zostałam. Zastanawiałam się chwilę, bo uważam, że to należy się zastanowić. I gdy przeanalizowałam, że rzeczywiście moje pewne cechy charakteru przydadzą się w pracy na rzecz naszej kochanej ojczyzny. I jeszcze była taka piękna postać, która powiedziała: Bogusia, ojczyzna wzywa. Ja wiem, że niektórzy odbiorą to jako slogan, jako może jakiś trik, jakiś tam. Proszę państwa, niech każdy odbierze to jak uważa. Ja wiem, jak ja to odebrałam, że dla mnie ojczyzna to nie tylko słowo. Ojczyzna to obowiązki. Ojczyzna to coś, co się kocha nad życie. Jako nauczyciel znamy tyle lektur, tyle wspaniałych rzeczy, te wartości patriotyczne. Ja w swojej szkole bardzo mocno to akcentuję. Moje wartości to Bóg, honor, ojczyzna. Bardzo mocno podkreślam to mojej młodzieży, bo to w młodzieży jest siła i potencjał. To właśnie ta młodzież przejmie ponad stery. I warto, żeby doceniała tych, którzy za tą ojczyznę dali największą wartość, życie. Panie redaktorze, dzisiaj to mówimy tak łatwo to słowo napisać, ale gdybyśmy stanęli przed jakimś tam człowiekiem, ze wschodu czy z zachodu, tak? Już może, ale trzeba wyraźnie powiedzieć, Niemcy, Rosja. I za to, że jesteś Polakiem, za to, że robiłeś coś bardzo dobrego, kochasz swoją ojczyznę, dostajesz po prostu strzał w głowę, no to należy to troszeczkę przeanalizować. Ja jestem człowiekiem, że uważam, że trzeba wybaczać pewne rzeczy. Trzeba. Ale nie zapomnieć. Nie zapomnieć, tylko kształcić się, podnosić nasze dobre sprawy polskie na same szczyty, bo jesteśmy mądrym i dumnym narodem, który może pretendować do jednych wspaniałych krajów świata. A dlaczego mamy być gorsi od innych? Ja obserwuję, każdy z nas teraz ma możliwość wyjechania za granicę i obserwuję, jak jest gdzie indziej, jako obserwator, jako turystka. Naprawdę, naszej ojczyźnie naprawdę jest dobrze. Wszystkie te pakiety socjalne dla rodzin. Ja pamiętam przeróżne sytuacje jako młoda osoba, że w szkołach było nie tak, jak jest teraz. Podoba mi się to właśnie, jak jest teraz. A wróćmy jeszcze do tych spraw kobiet, bo jednak jest pani tą pierwszą od góry patrząc na liście. Tak sobie myślę, pani przewodnicząca. Bo kobiety dużo, dużo mówiły, dużo krzyczały. Kobiety wywalczyły sobie już bardzo, bardzo, bardzo dużo. A czy może nie być tak, że w pewnym momencie tak przesadzicie wy kobiety, że faceci powiedzą: nie, 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 poszłyście za daleko. Mężczyzna nie pozwoli sobie, jednak mężczyzna jest tym samcem alfa. No panowie są z Marsa, a my z Wenus. Jest chyba taka fajna książka. Panie redaktorze, jeśli w dobrych sprawach, to niech to kobiety góry przenoszą, ale w dobrych służących wartościom właśnie ojczyźnianym, wartościom rodzinnym, edukacji, w dobrych sprawach niech się dzieje bardzo dużo. Mówi się, że jakby kobiety rządziły, to by nie było wojen. No ewentualnie by się pobiły torebkami, jak to faceci się z tego śmieją, tak? Ale tak poważnie podchodząc do tego, że kobiety bardziej by się dogadały. Pamiętam taką charyzmatyczną postać świata kobiecego, jest to moja mentorka, Margaret Thatcher. Wspaniała postać, wspaniała, twarda, żelazna ladies, żelazna dama, damą była nazwana swego czasu. No właśnie, panie Macieju, mamy wzorce. Tak konserwatywnie. Mamy cudowną naszą Marię Curie-Skłodowską. Mamy wiele takich wzorców, które mamy teraz Narodowe Czytanie, Eliza Orzeszkowa. Przepiękne wartości właśnie w lekturze nad Niemnem przekazane. Przepiękne wartości. Gdy ojciec mówi do syna: to nie sztuka, żebyś na paniczka był wychowany, to sztuka, żebyś kochał tą ziemię i ten kraj.
przepiękne słowa. Powtarzam gdzieś za autorką, śmiałam powtórzyć, może nie do końca dosłownie tak. Za moment będzie czytanie. Polecam mojej drogiej i kochanej młodzieży, poczytajcie te piękne słowa i dumnymi Polakami bądźcie i Polkami. Jedźcie w świat, bo świat jest przepiękny, ale bardzo niebezpieczny. I trzeba być właśnie mądrym człowiekiem, mądrym Polakiem, żeby nie być wyzyskiwanym, a tylko właśnie edukacja, tylko to, co przekażemy, my rodzice swoim dzieciom, my nauczyciele swoim uczniom, to nas uchroni przed jakimś tam formą wyzysku, jakąś formą czegoś gorszego, tak? Bo światły, mądry człowiek nie pozwoli się wmanewrować jakieś niepotrzebne rzeczy. A czy według pani nie będzie tak, niezależnie od tego, jaki będzie wynik wyborów, na jaką stronę, czy na lewo, czy na prawo wyborcy pójdą, czy nie będzie tak, że to, że jesteście panie paniami, na przykład w parlamencie, spowoduje, że mężczyźni będą wam ustępować, bo tak jesteśmy nauczeni przez naszą dżentelmeńskość, przynajmniej tak by się to mogło wydawać? No, suwa wirf jest wszędzie pożądany. Kinderstuba, suwa wirf, jak kiedy, grzeczność na co dzień, jest taka ładna bodajże Kamińskiego książeczka. To jest zawsze mile widziane i nie wiem, czy pan zauważył, panie redaktorze, że panie z innych krajów, ja osobiście niedawno byłam w Norwegii i właśnie o tych sprawach rozmawialiśmy. No, i Norweżki nam na przykład zazdroszczą, że mężczyźni przepuszczą w drzwiach, że mężczyźni cmokną w rączkę. Są panowie w naszym właśnie w naszej ojczyźnie rządzącej, gdzie ten właśnie pocałunek w dłonie z tytułu szacunku i wielkiej szlachetności do kobiety jest na co stosowane. Dwóch takich polityków, o ile mogę, oni są czynni. I to jest piękne, to mi się osobiście mi się bardzo podoba. Chociaż właśnie, tylko przerwę panu. Tak? Przepraszam, panie Macieju. Są kobiety, które na przykład no nie bardzo to lubią. Ja osobiście tak, bardzo tak, lubię. Tak. A wracając do tych polityków, o których pani mówi, i to już na zakończenie obiecuję, że długo już gadać nie będę, ale tu mówi pani o tych politykach. Przyjemnie się z panem rozmawia. Z wzajemnością. Dziękuję. Dwóch polityków, nie do tej redakcji, do innej redakcji mediów, które prowadziłem, to były dwa piętra mediów, jedno piętro bardzo duże z radiem, kilkanaście co najmniej kobiet pracujących, drugie tyle mężczyzn. Mówię tutaj o Antonim Macierewiczu, który przyjechał na wywiad, i mówię o Januszu Korwin-Mikkem. I oni, wchodząc do radia, obeszli całe radio i każdą z kobiet pocałowali w dłoń, niezależnie od poglądów politycznych dziewczyn w redakcji. Zrobiło to na dziewczynach wrażenie. No i takim pierze obydwu panów, to mimo tego wszystko zrobiło wrażenie i dziewczyny to po dziś dzień pamiętają. A widzi pan? Więc szarmansko się opłaca. A widzę. Pani przewodnicząca. I słyszy pan. Trzymam kciuki za wszystkie kobiety, które podejmują bardzo się namiło. Niezależnie. Dziękuję w imieniu wszystkich kobiet. Czy z PiSu, czy z Lewicy, bo mają odwagę. Tak. Dziewczyny. To trzeba odwagę. Być odważną, charyzmatyczną osobą. Tak. Jest pani odważną kobietą. Tak. Jest pani przebojowa, bo to widać. Dziękuję. Ale przebój z uśmiechem i przebój z dobrocią i szlachetnością. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj znowu było o kobietach, o kobiecych sprawach. Dziwne to, że facet je prowadzi, bo ja zawsze będę stronniczy, proszę wybaczyć. No bo będę, no bo takie życie. Ja to rozumiem, ale ja też będę broniła stanowiska kobiet. A dzisiaj broniła pani także w imieniu Podlaskiej Rady Kobiet, której jest pani wiceprzewodniczącą. Podlaska Rada Kobiet została powołana przez marszałka Kosickiego. Bogumiła Olbryś była dzisiaj państwa gościem. Od lat pedagog, dyrektor zespołu szkół weterynaryjnych i ogólnokształcących w Łomży, tak zwanej Wety. Łomżyniacy wiedzą, o co chodzi. Pozdrawiam serdecznie, ściskam i całuję Łomżyniaków. Nie? Całujemy Łomżyniaków? Jasne. Strasznie dużo. Na odległość, zdalnie. Tak. To bardzo wielu tutaj, zresztą mnóstwo absolutnie. Tak, no bo to nasze kochane województwo podlaskie i wiem, że bardzo dużo osób pracuje właśnie tak na zamiankę. Łomżyniacy w Białymstoku, a Białystok w Łomży. Takie są sytuacje. Takie życie. I to nawet naprawdę jest to okazała liczba osób, która się przemieszcza między tymi dwoma miastami także. A ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Trochę przedwyborcze, choć nie do końca wyborcze. Ustawy, mam nadzieję, nie złamaliśmy. Chyba nie. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, życzę miłego dnia.